Zmiana uszczelniaczy zaworowych na przykładzie BMW E60, M50, 4B30. Już mam, ostatnio zostały mi ostatnie dwa cylindry, czyli 5, 6. Reszta uszczelniaczy już jest wymieniona. To będzie widać. Uszczelniacze Erlinga. Stary uszczelniacz, nowy. Tu już jest te całkiem twarde, ta gumka uszczelniająca. No i mięciutka, bez problemu się ściska. Różnice widać gołym okiem. Jeszcze będziemy wymieniać uszczelnienie wanosów. No i tak to wygląda. M54B30. Wyciągamy stary uszczelniacz. Nowy uszczelniacz Erlinga. Zakładamy delikatnie, by nie przyciąć wargi. Do nabicia uszczelniacza najlepiej nasadka. Dziesiąteczka idealnie pasuje i dodatkowo stukamy delikatnie parę razy. Teraz najgorsza czynność, zapięcie zamków zaworu. Ja używam do tego małego śrubokręcika. Nakładam na niego trochę smaru i przyłapuję zamek zaworu. Jeden. I druga część. Kolejny mamy z głowy i tak każde 24 zawory, 24 uszczelniacze silnikiem 54 B30 BMW 60. A żeby mi zawór nie spadł do
komory spalania na tłok, podane ciśnienie sprężone z kompresora przez taki oto zestaw manometrów, kompresorek i działamy dalej. Menu uszczelniaczy i uszczelnień wanosów. Pierwsze odpalenie. Pali bardzo ładnie. Sprawdzimy, czy są jakieś błędy. Błędów nie ma. Silnik chodzi bardzo ładnie, nic nie klepie.